Gratulacje. Czy ten mecz tak wygląda, jak pan się spodziewał, czy było lepiej? Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. Mieliśmy kilka dni przerwy, a chłopaki się nie mieli doczekać samotnego rozpoczęcia meczu. A myślę, że byliśmy dobrze wstąpili do tego meczu. Byliśmy efektywni, daliśmy szybkie dwie bramki, dołożyli trzecią, a to była podstawa, w której się odwijał ten wynik, respektive celý ten meč. Myślę, że taki początek do turnaja sme si nieže predstavovali, ale sme zadovolili sa. Taký vymažený počátek? Vymažený, ja myslím, že išli sme konsekventne od zmeny k zmene a že sa tak udalo, OK, čekali sme a spodívali sme sa dnešného mešu, ale vyšlo lepej, ako sme očekývali a koncentrujeme sa na jutrejší. Co może właśnie ma powiedzieć o tym meczu z Brytyjczykami? Wiem, że na razie trudno coś mówić, bo trzeba dzisiaj obejrzeć, ale będzie trudniej przez to, że to lepszy zespół u siebie gra? Brytyjczycy mają swoją jakość, grali w elity, mają za sobą, ja nie wiem, myślę, trzy mistrzostwa, gdzie się spotykali z takimi drużynami jak Kanada, Stan, Szwecja, Finlandia, Czesi, Słowacy. Po prostu to oswecenie u tych zawodników jest, no, że mają domacą publiczność, będziemy musieć być maximálne skupení, skoncentrovaní. Budeme musieť podať meč, myslím, bardzo dobrý výkon v tom meču. A nie je tylko jednotlivci, ale celá družina. Každý bude musieť odrobiť to svoje zadanie na 100% a budeme potrebovať aj trochu šťastie. Pytanie o lodowisko, jak pan ocenia jego jakość, bo była trochę obawa, że tu będzie ciepło, że będzie trochę wody na tafli, to jedno, a drugie to jest duże lodowisko. Chłopaki dobrze wykorzystują właśnie tę przestrzeń dodatkową? Tak to lodowisko jest ładne, duża tafla, a ładnie jest, słaba kwalita tego lodu, jest miękki a po prostu ciężko się prowadzi ten krużek. Dzisiaj było widać kilka okazji, kiedy ten krużek skoczył, ale te warunki są takie same dla obu drużyn. Także bojmy się, a w respektive dostosujemy się do tego. Wczoraj sme tutaj mali jeden trening na ten tafli, dzisiaj sme zagrali mecz. Myślę, że każdy meczom dychał, jak i tych chłopaków, to lodowisko lepiej, ale i jeszcze słowo o bohaterze. Hat-trick Patryka dzisiaj pokazał wszystkie swoje atuty, czy jeszcze może więcej? Musimy sobie zapytać Patryka. Zadowoleni nie z Patryka z całej gry. Zadowoleni są trzeba ubrać bez osłabienia. Kilka dobrych błoków tam było tych zawodników, od których oczekujemy. A myślę, że dzisiaj możemy być zadowoleni z tych chłopaków. Naprawdę podali jeden zespołowi wykon a za to są zadowoleni.